Cztery oczy. Poranna rozmowa Radia Opole. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. W ostatnich tygodniach sondaże są dla Zjednoczonej Prawicy pomyślne. Pytanie tylko, czy to jest siła programu tej Zjednoczonej Prawicy, czy też słabość przeciwników politycznych, którzy nie potrafią przekonać, że rządzili przez ostatnie 8 lat mądrze. Myślę, że to jest połączenie dwóch czynników. Z jednej strony bardzo powszechnego oczekiwania na zmiany. Ja bardzo dużo podróżuję po Polsce i wszędzie spotykam ludzi, którzy mówią, no ja mam poglądy prawicowe, ale inni mówią, ja mam poglądy lewicowe, natomiast mamy już dość tego, co dzieje się w Polsce przez ostatnie 8 lat i to jest jedno źródło tej naszej przewagi w sondażach. Drugie źródło to jednak program, dlatego że jako jedyne ugrupowanie czy obóz polityczny przedstawiliśmy, i to już na początku lipca, taki całościowy program reformy państwa, program dobrych zmian, i myślę, że bardzo wielu wyborców, także nowych wyborców, przede wszystkim rozczarowanych wyborców Platformy, przerzuca swoje poparcie na obóz Zjednoczonej Prawicy. Pierwszym posunięciem po ewentualnie wygranych wyborach powinno być co? No tutaj zobowiązania z kampanii zarówno prezydenckiej, jak i parlamentarnej są jasne. Chcemy z jednej strony wyciągnąć rękę do tej grupy społecznej, która jest w najtrudniejszym położeniu. To są młode małżeństwa wychowujące dzieci, a więc ten dodatek 500 zł na dziecko w przypadku rodzin mało zamożnych, na każde dziecko, w przypadku tych zamożniejszych od drugiego i na następne. I druga rzecz, obniżenie podatków. Mam na myśli podniesienie kwoty wolnej od podatku. Pan prezydent Duda zobowiązał się, że ta kwota będzie podniesiona do 8 tysięcy. Na pewno do tych zobowiązań podejdziemy z pełną determinacją, chociaż też ze świadomością, że no, koalicja rządowa zostawia na nas dużo min, przede wszystkim rozdaje pieniądze na prawo i lewo. Może się okazać, że tak jak w przypadku kancelarii prezydenta, odziedziczymy spustoszony budżet. No właśnie, a propos budżetu, to przecież projekt budżetu jest na rok przyszły, no i jest nim potężna dziura. Czyli jest nim potężna dziura. Czego chcą państwo zrealizować te obietnice? Po pierwsze, chcemy odblokować bariery, które dzisiaj utrudniają rozwój polskich firm. Jest gigantyczna biurokracja, są za wysokie podatki dla małych i średnich przedsiębiorstw, a to one są kołem zamachowym polskiej gospodarki, stąd na przykład postulat, który często podkreśla pani prezes Szydło, nasz kandydat na premiera, obniżenia podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorców, ale chcemy też wyrównać szanse polskich przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych, nie to, żebyśmy byli przeciwni inwestorom zagranicznym. Witamy ich z otwartymi ramionami pod jednym warunkiem, że oni konkurują z polskimi przedsiębiorcami na uczciwych, sprawiedliwych zasadach. Stąd zamierzamy wprowadzić podatek obrotowy od sklepów wielkopowierzchniowych, podatek bankowy czy podatek od firm ubezpieczeniowych. Dodam, że ogromna większość wszystkich tych sektorów znajduje się w rękach zagranicznych. A jeśli państwo wygrają wybory, czy są państwo w stanie zagwarantować swoim wyborcom, że to, co dzisiaj jest koalicją Zjednoczonej Prawicy, po prostu się nie rozsypie, nie rozpadnie? Nie, z całą pewnością się nie rozpadnie. Myślę, że dobrym przykładem tego, jak harmonijnie się układa ta współpraca, są chociażby opolskie listy PiS-u i Zjednoczonej Prawicy. Tutaj kandydatem na senatora jest lider Polski Razem w województwie opolskim, przewodniczący Rady Miasta w Opolu, Marcin Ociepa. Na liście do Sejmu mamy też bardzo zdolnego młodego samorządowca Kamila Bortniczuka z Głuchołaz. Jestem przekonany, że nie tylko przed wyborami, ale również po wyborach potencjał takich ludzi będzie wykorzystany. Mam nadzieję, że w Senacie i w Sejmie, jeżeli nie, to we władzy wykonawczej, dlatego że ja na pewno będę desygnował na kandydatów do rządu ludzi młodych, a równocześnie już bardzo dobrze doświadczonych, świetnie wykształconych, takich jak Marcin Ociepa. Patrzy Kamil Bortniczuk. Czy z tego grona młodego, o którym pan mówi, grona związanego z regionem opolskim, mogą się wywodzić jacyś kandydaci do prac rządowych? Myślę, że zarówno Marcin Ociepa, człowiek zaledwie po 30, zresztą podobnie jak Kamil Bortniczuk, ale już z ogromnym doświadczeniem, bo w poprzedniej kadencji wiceprzewodniczący, w obecnej przewodniczący Rady Miasta, i to dużego wojewódzkiego miasta, jakim jest Opole, wykładowca uniwersytecki, społecznik, że to jest osoba w pełni przygotowana do objęcia ważnych stanowisk państwowych. Podobnie zresztą jak Kamil Bortniczuk, który jest bardzo ciekawy, ma bardzo ciekawe wykształcenie, bo jest absolwentem zarówno międzynarodowych stosunków gospodarczych, a dzisiaj problematyka gospodarcza ma kolosalne znaczenie, jak i prawnikiem.
No to była ta część kampanijna, panie prezesie. To teraz jeszcze jedno pytanie o ewentualne sojusze powyborcze. No bo jeżeli Zjednoczona Prawica nie będzie w stanie uzbierać dosyć poparcia, by móc rządzić samodzielnie, będzie musiała szukać koalicjanta. W kim by widziałby pan takiego potencjalnego partnera? Ostatnio pojawiły się takie spekulacje medialne, że tym partnerem może być Zjednoczona Lewica. Chcę kategorycznie wykluczyć taką możliwość. Natomiast dla mnie naturalnym kandydatem byłby Paweł Kukiz i posłowie wybrani z jego listy. Jest dużo elementów wspólnych w programie Pawła Kukiza i Zjednoczonej Prawicy. Co prawda Paweł wyklucza możliwość zawarcia takiej formalnej koalicji, ale myślę, że gdy znajdzie się w Sejmie, poczucie odpowiedzialności za państwo skłoni go do współpracy z nami. A czy będą próby, tak się to kolokwialnie nazywa, wyjęcia posłów z innych ugrupowań, jeżeli będzie brakowało kilku szabel? Nie mogę oczywiście wykluczyć mi takiego scenariusza, ale to nie byłby dobry scenariusz. To zawsze jest ostateczność. Ważne jest, żeby przyszły rząd miał stabilne podstawy albo w postaci jednego obozu politycznego, to byłoby najlepsze dla Polski, bo po 4 latach wyborcy mogliby nas rozliczyć z naszych zobowiązań. No albo żeby to była koalicja, ale taka stała, oparta na porozumieniu programowym, a nie na tym, że się wyciąga pojedynczych posłów. A czy przyszły rząd, gdyby był tworzony przez Zjednoczoną Prawicę, powinien dotrzymać zobowiązań podjętych w kwestii przyjęcia imigrantów? Prawdopodobnie będziemy do tego zmuszeni. Mówię to ze smutkiem, dlatego że sam jestem kategorycznie przeciwny przyjmowaniu imigrantów ekonomicznych, zwłaszcza z krajów islamskich. Oni się nie asymilują. Duża część z nich chce w ogóle zniszczyć czy zakwestionować zasady cywilizacji europejskiej, chociażby tak elementarne jak zasada równości kobiety i mężczyzny. No, rośnie też zagrożenie atakami terrorystycznymi. I ubolewam, że pani premier Kopacz wyłamała się z tego solidarnego frontu Grupy Wszechlackiej, zostawiła naszych partnerów ze Słowacji, z Czech, z Węgier na lodzie, mówiąc kolokwialnie. Jeżeli przejmiemy władzę, to mogę powiedzieć kategorycznie w imieniu całego obozu Zjednoczonej Prawicy, na pewno nie zgodzimy się na przypisywanie Polsce kolejnych grup imigrantów. Natomiast no, może się okazać, że te 7 tysięcy wraz z rodzinami, czyli to trzeba tę liczbę zwielokrotnić, no być może będziemy musieli przyjąć. Odmówimy przyjęcia kolejnych, nawet za cenę ewentualnych retorsji ze strony Unii Europejskiej? Panie redaktorze, proszę się przyjrzeć zmianie nastawienia opinii publicznej w większości krajów europejskich, właściwie chyba już we wszystkich krajach europejskich i coraz częstszym wypowiedziom nawet polityków niemieckich, bo oni byli promotorami tej fatalnej decyzji o przyjęciu imigrantów. I oni dzisiaj już nawet nie półgębkiem, ale coraz bardziej otwarcie mówią, że to był błąd. Właśnie jadąc do studia przeczytałem informację, że wywiad niemiecki szacuje, że tylko w tym roku do Niemczech przybędzie 1,5 miliona imigrantów. Szacuje się, że w tej chwili w kierunku północnych granic Afryki przemieszcza się około 10 milionów ludzi. To są ci, którzy są następni w kolejce. Musimy kategorycznie zablokować granice europejskie. Europa nie jest w stanie ani ekonomicznie, ani społecznie zaakceptować takiej liczby imigrantów. To wróćmy jeszcze na nasze krajowe podwórko. Czy Sejm będzie w stanie odrzucić prezydenckie weto do ustawy o uzgodnieniu płci? Uważam, że w ogóle nie powinniśmy się zajmować tą sprawą. Na ostatnim posiedzeniu jest tyle ważnych tematów dotyczących wszystkich Polaków i mówię to jako ktoś, kto jest przekonany, że ustawa o zmianie płci powinna być zmieniona. Kiedy byłem ministrem sprawiedliwości, kontynuowałem rozpoczęte przez mojego poprzednika prace nad takimi zmianami. Problem polega na tym, że w ostatniej fazie środowiska skrajnie lewicowe po odejściu ministra Biernackiego z Ministerstwa Sprawiedliwości narzuciły rozwiązania, które są kompletnie sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. W zasadzie gdyby pan prezydent podpisał tę ustawę albo gdyby Sejm odrzucił jego weto, to płeć moglibyśmy zmieniać deklaratywnie w ciągu życia wielokrotnie.
Czy w pana ocenie ta kampania wyborcza, która się niebawem będzie kończyła, bo tu raptem kilkanaście dni do 25 października nie zostało czasu zbyt wiele, upłynęła pod znakiem sporów ideologicznych czy sporów merytorycznych o gospodarkę na przykład? Mam wrażenie, że przynajmniej część koalicji rządowej, a więc no, niestety mówię to ze smutkiem, jako były polityk Platformy, przede wszystkim Platforma, starała się rozniecać takie spory ideologiczne wraz ze Zjednoczoną Lewicą po to, żeby nas, polityków obozu prawicowego, wciągnąć w te spory. My konsekwentnie staraliśmy się mówić o tym, co jest, wydaje mi się, ważne z punktu widzenia ogromnej większości Polaków, czyli gospodarka, służba zdrowia, problematyka społeczna, emerytury, przyszłość młodego pokolenia. Kompletnie nie potrzebujemy dzisiaj wojen ideologicznych o in vitro, o zmianę płci, o tak zwane małżeństwa homoseksualne. To są problemy, może poza in vitro, problemy w gruncie rzeczy pozorne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jarosław Gowin, prezes Polski Razem, Zjednoczonej Prawicy. Bardzo dziękuję. Radio Opole. Twoje sprawy. Twoja muzyka.